pełnia ojcostwa to te wszystkie role. Dojrzałość to umiejętność przełączania się między tymi rolami. Oczywiście, jak siebie znamy, to każdy z nas ma jedną z tych ról jako ulubioną. Tak? Są ojcowie, którzy czują się bardziej tymi mędrcami, czy tą ręką mądrości, który przychodzi z pracy i żona mówi, no powiedz mu, słuchaj, co on w szkole robi, ty weź mu coś do rozumu przemów. Nie? No i się czujemy dobrze w takiej roli takiego ojca, który poucza. Są tatusiowie, którzy nigdy nie chcą dorosnąć, tak? Aj, zabawa, aj, co tam, synku, jakoś to będzie. Wiesz, jesteś młody, to się baw, prawda? Są tacy tatusiowie właśnie, tatuś menadżer, cały czas decyduje, ten komputer pracuje. Oczywiście, każdy z nas w naturalny sposób w jednej z tych ról lubi przebywać. Natomiast, kochani, no, pełnia naszego ojcostwa to jest umiejętność, żeby stać na tych trzech obszarach. Nawet jeżeli tym obszarem, który mam najbardziej ulubiony, to jest ten obszar tego mędrkowania, tego dzielenia się mądrościami z moim synem, to potrzebuję ćwiczyć ten mięsień decydowania, ale też ten mięsień zabawy, fantazji. Wiecie, a skąd ta historia? Skąd taki pomysł, żeby wam o tym opowiadać? Bo jak spotkaliśmy się z Darkiem parę ładnych tygodni temu, rozmawialiśmy o forum, to byliśmy bardzo mocno strapieni doniesieniami mediowymi o tym, że nad Bałtykiem latem utonęło trochę dzieci. I niestety w niektórych sytuacjach, trudno rzucać oskarżenia, ale w niektórych sytuacjach ewidentnie było widać, że brakło opiekunom, brakło ojcom tej możliwości, umiejętności przełączenia się szybkiego z tego ojca, który się bawi. Słuchajcie, no lubimy morze, lubimy plażę. Jedziesz z synem, z córką na plażę. Może jest jakiś deszczyk, biegasz z piłką, szalejesz. Fajnie, jesteś ojcem w tym kapeluszu towarzysza zabawy. No i dziecko nagle mówi, tatuś, to może wskoczę do wody. I co wtedy? I wtedy potrzebujesz tego natychmiastowego przyłączenia się w ten kapelusz kapitański, decyzji. Nie dziecko, słuchaj, są fale, dzisiaj tego nie robisz. Spoglądasz, jest czerwona flaga. Mówisz, synku, wiesz co znaczy ta czerwona flaga? To znaczy, że morze jest niebezpieczne, że nie wolno pływać. Ratownicy wiedzą, kiedy wolno pływać, kiedy są prądy. Nawet jeżeli ty nie widzisz tych prądów, ratownicy wiedzą, jest czerwona flaga, wtedy pływać nie możesz. I mój przekaz, mój dar, mój przekaz, mój komunikat dla nas wszystkich właśnie mówi o tym, pamiętajmy. Pamiętajmy o tych trzech rolach. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy tym ojcem, tym mędrcem, tym, który wyjaśnia zasady. Piękna rola, prawda? Pewno też to lubicie, ja to uwielbiam, jak idziemy na spacerze, a Sven mi nagle strzela jakimś pytaniem takim egzystencjalnym, że słuchajcie, to trzeba się nieźle zastanowić, żeby z serca odpowiedzieć. To jest super. Ale też ta rola decydenta, żeby decydować. To wszystko się dzieje w ułamku sekundy, prawda? I też, żeby wyjść z tej swojej sztywności, tej swojej marynarki, tego swojego biznesostwa i też poszaleć, pobiegać. Ta rola jest też ważna.